dojechałam właśnie do hotelu, szukam czajnika, bo sobie kupiłam pot noodles, bo jestem strasznie głodna i Jezu, jestem w takim pośpiechu, bo nie wiem, a umówiłam się na 17.40, żeby pójść na koncert Many Mansions, bo mają jakiś w jakimś pop-up store, coś takiego. Mam walizkę, która wygląda tak, jest mała, a waży 15 kg, więc przejście się jakieś 700 metrów z nią w obcasach pod górkę nie jest najłatwiejsze, ale sobie teraz zjem i wezmę prysznic, przebiorę się może, chyba tak na pewno się przebiorę, bo śmierć. I no, zjem sobie i zabieram się już na koncert. Później za bardzo żadnych planów nie mam, muszę nad moim sketchbookiem popracować i na szczęście dużo z was, znaczy nie, nie wiem, może z 5 osób chyba było właśnie na interview w LCF i mi trochę podpowiadacie, co tam było, więc bardzo wam dziękuję. Mnie się od razu stresuje, więc tylko sobie trochę popracuję i jutro mam interview, ale jeszcze dzisiaj będę się do was odzywać, więc... Mam dylemat, bo umyłam się i mi się tak dobrze leży tutaj. Nawet nie wiecie, jak dobrze. Hotelowe łóżka są zawsze najlepsze, bo są tak wygodne i widzicie, tak wyglądają moje daily vlogi, jakie to łóżko wygodne. I też jedna uwaga, nie ma szlafroków. I właśnie ją dzisiaj poznałam, napisała do mnie i byłyśmy na małym koncercie Many Mansions, o którym wam mówiłam wcześniej i mały był, nie? Bardzo mały, bardzo kameralny. Tak, ale mam dwie podpisane płyty przez wszystkich, był eye contact, koncert zaliczony i sobie teraz posiedziałyśmy i wracam do hotelu, było fajnie, mi się podobało, w takim miejscu chcę poznać mojego męża, już mówiłam to. I no, odzywam się do was później. Pa. Hej, więc jestem już w hotelu i dzwonię po czajnik. Mówiłam wam, że nie mam czajnika, bo kupiłam sobie właśnie tą taką ogromną zupę i chcę ją zjeść, bo jestem trochę głodna. I dopiero co ochłonęłam po wszystkim, znaczy jeszcze nie, bo byłam właśnie na koncercie Many Mansions i mam dwie podpisane. Nie wiecie, jakie to niesamowite, gadałam z nimi po prostu. Kocham to, sorry, groupie forever. Ale tak, wróciłam właśnie tak trochę w pośpiechu, bo miałam taki mini wywiad na Skype'ie. Kurczę, z taką super dziewczyną, super się gadało, mógłby się nie kończyć, ale muszę się zacząć przygotowywać do mojego interview jutro w LCF. Muszę zrobić research, bo już wiem, jakie mogą być pytania. I no. A więc mało update, zrobiłam zupę i nie jestem w stanie jej zjeść, bo po pierwsze jest okropna. Po drugie, zablokowali mi tu moje niby pirackie strony, na których oglądam wszystkie filmy. I musiałam zapłacić 5 funtów za Netflixa. O Jezu, co ja to mam? Którego użyję przez noc jedną. Więc zgadnijcie, kto dzisiaj nie śpi. I no, jeszcze muszę trochę popracować nad moimi rzeczami na jutro na interview. Ale tak to będzie okej. Okay. Netflix da radę. Hej, więc ja dopiero się obudziłam, właśnie wyskoczyłam tylko, bo mnie właśnie wszyscy dzwonili do mnie rano. I tylko wyskoczyłam sobie po obiad, bo nie jestem pewna, czy mam śniadanie w hotelu, poza tym jeśli mam, nie chce mi się iść. Bo jestem w tej chwili w mojej piżamie i po prostu założyłam buty, które są na obcasie, więc wyglądam jakby była ubrana. I będę się jeszcze do mojego interview trochę przygotowywać, bo o 10 muszę wyjść, jest chyba 8 teraz. Więc ja jestem już po moim interview i muszę przyznać, że było naprawdę fajnie, w sensie, tak jak wszyscy mówią, chętnie bym z nimi dłużej pogadała, bo byli bardzo mili, fajne były te osoby,
więc nie mogę narzekać. Poza tym poznałam inną dziewczynę, która pokazała mi całą szkołę i w ogóle mam już takie kontakty, nie będę wam więcej mówić, bo to wam wystarczy. Ale bardzo mi się tam podobało i mi się wydaje, że są spore szanse, że mogę się tam dostać po tym, no jak z nimi rozmawiałam, tak czasami da się wyczuć, czasami nie. Zadali mi kilka różnych pytań, bardziej na temat tego, jak połączę YouTube'a ze szkołą i co mnie interesuje w modzie i czemu uważam, że to jest dobry kierunek dla mnie. Więc takie bardzo pytania otwarte, że fajnie jakby z nimi nawet o tym pogadać po prostu. Więc jestem z tego bardzo zadowolona, bardzo mi się to podobało. W tej chwili siedzę w hotelu, kupiłam sobie masę jedzenia, nie wiem czy widzicie ile tego mam. No, to też jest wczoraj, ale dużo zjadłam już. I oglądam sobie Inbetweeners i wezmę tylko prysznic, bo nie miałam tyle sketchbooków. I chodzić, wiecie, po schodach tutaj w metrze to jest masakra. Więc się trochę spociłam, trochę. Się umyję i wracam do Inbetweeners i o godzinie 3, czyli za jakieś 2 godziny chyba mam oglądanie mieszkania jednego w Shoreditch i później wracam do hotelu i o 5 zmykam stąd na lotnisko z powrotem, więc taki szybki dzień dosyć, ale ja lubię takie.